Serdecznie witamy wszystkich tu zebranych, którzy chcieli poświęcić nam swój czas. To niedzielne popołudnie. Niech to przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej jeszcze raz przypomni nam wydarzenia Betlejemskiej Nocy. Zapraszamy do oglądania. Archanioł Gabriel, posłaniec Boży, przyszedł na ziemię, aby objawić człowiekowi dobrą nowinę. Pojawił się w prostym domu, w małej mieścinie zwanej Nazaret. Ukazał się młodej, pięknej dziewczynie o imieniu Maryja, której serce było pełne Bożej miłości. Tego dnia Maryja krzątała się po domu, a radość różowiła jej policzki. Była bardzo szczęśliwa, albowiem w sąsiedztwie mieszkał jej narzeczony Józef. Choć ubogi, ale bardzo szlachetny i uczciwy cieśla, który darzył ją szacunkiem i miłością. Planowali wspólne życie i przyszłość. Właśnie wtedy ukazał się Maryi posłaniec Boży z niezwykłą nowiną. Pozdrowiona Maryjo, Pan jest z Tobą. Pan jest z Tobą? Ja nie zgadnę. Bóg Cię właśnie wyróżnił wśród wszystkich niewiast. O Panie mój, co znaczą słowa tego anioła? Tak bardzo chciałabym dobrze je zrozumieć. Nie lękaj się, Maryjo. Zwiastuję Ci bowiem wielką radość. Oto wkrótce będziesz mieć syna, któremu nadasz imię Jezus. Gdy chłopiec dorośnie, będzie królem naznaczonym przez Boga, a królestwo jego będzie wieczne. Dziecię Jezus? Jak to możliwe, skoro nie jestem mężatką? Dziecko, które się właśnie z woli Boga, będzie synem naznaczonym przez Boga. Twój syn zbawi świat. Oto twoja krewna Elżbieta. Choć jest podeszłym wieku, też oczekuje syna. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Czy zgadzasz się wypełnić wolę Bożą, Maryjo? Tak, będę zawsze służyć Panu. Niech mi się stanie, jak chce Bóg. Błogosławiona jesteś między niewiastami, Maryjo. Całe niebo się raduje, bo Zbawiciel wstępuje na ziemię. Maryja poślubiła Józefa, który tak jak ona z całym zaufaniem przyjął wolę Bożą. Uwierzył, że dziecko, które nosi w swym łonie Maryja, jest Synem Bożym, więc otaczał żonę opieką i troską. Maryjo, mam złą wiadomość. Oto wyszedł rozkaz cesarza Augusta, aby przeprowadzić spis całej ludności zamieszkujących ziemię, którymi on włada. Dlaczego cię to martwi, Józefie?
Musimy udać się do Betlejem, do miasta, z którego wywodzi się nasz ród i tam dać się zapisać. Ale to bardzo daleko i martwię się, jak ty, kochana, podołasz trudą wędrówki. Nie martw się, drogi Józefie, Pan jest z nami. Nim zawsze czuję się bezpieczna i silna. Przygotuję rzeczy potrzebne na drogę. Świętą żonę dał mi Pan, niech będzie błogosławione imię Jego. Po wielu dniach znużeni wędrowcy dotarli nocą do Betlejem. Miasteczko pełne było podróżnych, którzy przybyli z różnych stron świata, by się zapisać według rozkazu cesarza. Maryja była bardzo utrudzona, ledwie mogła iść, ale nie skarżyła się na nic. Poszukajmy noclegu, byś mogła odpocząć, Maryjo. O, tu jest gospoda. Kto tam po nocy puka? Czego szuka? Gospodarzu, możemy u was przenocować? Jesteśmy bardzo utrudzeni. Nie ma u nas miejsca, wszystko zajęte. Nawet igły nie wciśniesz, choćbyś chciał. Szkoda, bo byśmy zarobili pieniędzy, że ho-ho. Proszę was, dobrzy ludzie, moja żona spodziewa się dziecka. Pomóżcie, choć mały kąt na sianku. Jesteśmy biedni, ale mogę... Nie ma u nas miejsca, czyście gusi? Idźcie szukać gdzie indziej. Mężu, drzwi dobrze zamknij, bo nas jeszcze ci żebracy okradną. Siadła Maryja już bez sił i na Józefa czeka. Góra wykryła świętą twarz, między palcami łza ścieka. Nikt nie chce przyjąć matki tej, co mnie srebrni. Ludziom samego Boga. O ludzie betlejemscy, gdzież wasze serca są? Czemu chciwością zamknięte przed przyjściem Boga drżą? A matka znużona siedzi wciąż i czeka. Ciągle czeka, czy się otworzą przed nią drzwi, a może serce człowieka. Poczekajcie, poczekajcie. Wybaczcie, żona bardzo nerwowa, dom pełen przyjezdni, dużo pracy, ale przecież was tutaj na ulicy zostawić nie mogę. Mam tu niedaleko stanowce, jeśli wam to nie przeszkadza. Siana w niej pod dostatkiem i dach nad głową. Niech ci Bóg zapłaci, dobry człowieku, żeś się nad nami ulitował. Tej nocy, gdy całe Betlejem zapadło w sen, Maryja w ubogiej stajence porodziła maleńkiego synka. Owinęła go w pieluszki i złożyła na sianku w żłobie. A jeszcze będzie za to, że musimy.
Zabawmy się w gromadzie, bo tak raźniej pasterzom przystadzie. Draby, a to szerby, smyki. Któż to słyszał takie krzyki? Zamiast zabrać się do spania, wzięli się do tańcowania. Oj, Bartoszu, nie zdrowujcie, swym pastuszkom darujcie. Wiesz, jak młodych serca grają, to i do tańca nogi ciągają. No już kończcie to śpiewanie. Maciek nie stara pilnować, co stanie. A teraz do modlitwy. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Kładźcie się spać spokojnie, ja czuwam nad stadem. Siądę sobie przy ogniu, a gdy się ogrzeję, będę śpiewał, będę nucił, czas do poranka piosenkami wrócił. Jeszcze moje oczy nie widziały takiej ślicznej nocy. Nie wiem, co się dzieje, jeszcze księżyc świeci, o północ kudnieje. Położone. Oddajcie mu pokłon boski, on słodzi wasze troski. Słuchajcie, bracia, wesoła nowina, Bóg się narodził, dziecina. Wytłumaczcie nam, Bartoszu, by się na tym znacie, poczytać umiecie, stale lata macie. Gdzie jest to dzieciństwo, co to znaczy? W raju Ewa z Adamem nagrzeszyli, kłopotu nas nabawili, z mężem rozmawiali, owoc drzewa skosztowali i zgrzeszyli. Adam z raju wypędzony, ród ludzki grzechem zraniony, ale go z kłopotu tego, matka syna przedwiecznego, wybawiła. Ale go z kłopotu tego, matka syna przedwiecznego, wybawiła. W żłobie leży, odpoczywa, z nieba zstąpił, prawda żywa, od aniołów ogłoszony, w stajni z panny urodzony odkupiciel. Niesłychana to nowina! Trudno pojąć. Bóg? Dziecina? Bóg sam wstąpił dziś na ziemię, by odkupić ludzkie plemię. Sam Mesjasz się narodził, by nas grzechu oswobodził. Pójdźmy, pójdźmy nie czekając rana. Powitajmy tego Pana. Ino czekajcie. Jakżeż to pójdziemy? Żadnych podarków z sobą nie weźmiemy? Każdy da, co ma, więc chętnie szukajmy, czy mało, czy wiele, zanieśmy dzieciątku z weselem. My, pastuszki, niewiele mamy, więc przed wami, drodzy goście, kapelusze schylamy. Niech do nich gromadzie.
grosze hojne popłyną, a my je złożymy przed Bożą dzieciną. Niebu przyglądał się bacznie i ja czekam tydzień cały. Zacznie się coś, czy nie zacznie? Wzrok niemłody, co noc wytężam. Ciemniuteńko, a ja lunetę nadwyrężam. O Matulu, co to? Melchior, Melchiorze! Widziałeś Baltazarze, widziałeś? Tak, więc na nią czekałeś? Jest nareszcie gwiazda. Weźmy wielbłądy i dalej jazda. Ale, coś musiałeś przeczytać o niej i wiesz, taka jasność coś oznacza, muszę zrozumieć też. Taki cierpliwy? Dobrze, wyjawię się. W księdze stoi się to najwyższy znak. Na niebie trzeba szukać, innych znaków brak. Kogo szukać? Pana króla, ziemi i nieba. Czemuś od razu nie mówił? Spieszyć się trzeba. Kasprze, mam bardzo ważne wieści. Gwiazda. Wiem już o niej. Tak cudownej moje oczy nigdy nie widziały. Wiem też, co niebiosa powiedzieć ludziom. O Panu Największym? Tak, dary wszelako przygotuj mi. Mi ręka ci było i znowu. Wielbłądy, wszak nie pójdziemy piechotą.
Syna Jezusa zrodziła. W stajni spowiła, siankiem go okryła. O siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. Czemuż to litości nie masz, Panno droga, żeś wliche siano ominęła Boga? O siano, siano, siano kwiecie drogi, gdy się na tobie kładzie Bóg ubogi. Tak się cieszę, dziecio Teszko, że zostajesz z nami, więc przyniosłem ci w prezencie koszyk z jabłuszkami. A ode mnie masz maleńki śmietanę w garnuszku, bo cię kocha, bo cię wielbi całe me serduszko. A ja chlebek ci przyniosłem, świeżo opieczony, żebyś głodny nie był, Jezu dzisiaj narodzony. I bielutką owieczkę na ciepły korzuszek, abyś nasz Panie zaziębił nożek. Kochamy Cię, Boże Dziecię, i chwalimy Ciebie. Dobry Jezu, kiedyś będziesz najlepszym pasterzem. Będziesz pasał swe owieczki, od zguby ratował, wszystkim ludziom świata będziesz pasterzował. Niech wam Bóg zapłaci, pastuszkowie mili, żeście Jezusa tak pięknie uczcili. Słuchać waszych pieśni dla Niego uciecha. Patrzcie, jak On do was cudze się uśmiecha. O, popatrzcie, do stajenki idą trzej królowie, bardzo pięknie wystrojeni, w koronach na głowie. Stają z pyłem, w sercu silnej wiary. Przed Jezusem biją czołem, składają mu dary. Każdy w nim uznaje Pana i miłością płonie. Każdy zgina swe kolana w głębokim pokłonie. Trudno uwierzyć ludzkiej pysze, że Bóg do nędznej szopy się przyszedł. Że przyszedł cicho po kryjomu, bez salwa w nadmi puchu gromu. Zgardziłeś się znakami ziemskiej chwały. Ale wśród ziemskich stworzeń obrałeś sobie Boże mieszkanie Twe i tron. Jezus, mała dziecina, w
biednej stajni się zjawił, aby ludziom na ziemi przykład wieczny zostawił, że nie w skarbach, ni złocie, ale w serca prostocie Bóg zasługę widzi. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? I dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Pośród tej nocy pierzchają cienie, światłość zalewa calutką ziemię i wszystkich, którzy są dobrej woli, miłość i prawda dzisiaj wyzwoli. A kiedy ziemia zaśpiewa cała, na wysokościach, bądź Bogu chwała. Niebo na ziemię przyniesie pokój, uwolni duszę z niewoli mroków, bo oto słowo ciałem się stało i między nami dziś zamieszkało. Podnieś rączkę Boże, Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrej sprawach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. Niechaj zawsze wyznajemy, żeś Ty królem nad królami. Niestety już finał, czas tak szybko leci, więc teraz na poważnie, o czym marzą dzieci? By rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieciaki czuły się kochane. By zawdzięczać wszystko to, co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie uśmiechem witali się co dzień, strudzonym nie brakowało już miejsca w gospodzie. Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni, bezdomni mieli choć skrawek dachu. Aby każdy głodny siadł do pełnej miski, a w drzwi samotnego zapukał ktoś bliski. By policja i lekarze nie mieli zajęcia, a rodziny wyszły dobrze nie tylko na zdjęcia. Już finał finału, panowie i panie, więc jakie z tej szopki wynika przesłanie? Jeden wielki Polak, mądry, kto go słucha, by odnowić ziemię, wezwał kiedyś ducha. A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie i odnowę ziemi zacznijmy od siebie. I tak kończą się jasełka, niosąc ludziom radość wielką. Czas się żegnać, czas rozchodzić. Zaśpiewajmy, Bóg się rodzi. Podnieś rękę, Boże, Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą.
mieszkało między nami. Dom nasz i majętność sama i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dziękujemy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miłego wieczoru i udanego nadchodzącego tygodnia. Szczęść Boże.